Cześć! Kiedy rok temu przedstawiałem Wam mój research na temat najtańszego sposobu imitowania SNES-a w postaci Raspberry Pi Zero oraz terminala, dostałem od Was kilka cennych rad odnośnie procedury instalacyjnej w przypadku cienkiego klienta. Przyznaję, że zaproponowana przeze mnie droga była... wyboista, natomiast skrót zaproponowany przez widzów w postaci kombajnów Batocera czy Recalbox okazał się przyjemnym spacerem przez park. W tym miejscu chciałem puścić dosłownie kilka sekund piosenki z 1963 roku, ale Content ID miał inne zdanie na ten temat, więc nic z tego nie będzie. Albo chwila. Sunshine, lollipops and rainbows. Everything that's wonderful is what I feel when we're together. W tym materiale wracam do tematu emulacji starych konsol. Malinie dajemy chwilowo spokój, choć korci mnie, aby sprawdzić, co potrafi nowy zerowy model, może innym razem. Tutaj skupiam się ekskluzywnie na terminalach. No może nie ekskluzywnie, ale o tym później. Daruję sobie gadkę o legalności emulatorów czy ROMów, moje zdanie w tej materii się nie zmieniło i jeśli chcecie je poznać, to mówię o tym w tym klipie. Link w opisie. Zatem, w materiale przyjrzymy się dystrybucji Linuxa, którą instaluje się na terminalach tak łatwo, jak kopiuje się pliki z dysku na dysk. Przetestujemy trzy różne i ogólnie dostępne terminale. Będą to Dell DX0D za jakieś 53 zł, Fujitsu Futro S720, który może być wasz za 62 zł oraz HP T520 do zgarnięcia za 119 zł. Wszystkie ceny to kompletne sprzęty gotowe do pracy, czyli m.in. z zasilaczem. Muszę podkreślić, że celowo wybrałem modele, które w różny sposób podchodzą do kwestii dyskowej. Przy okazji sprawdzimy więc trzy różne metody przechowywania danych w terminalach. Zapraszam do oglądania. W materiale z Maliną miałem jasny cel, emulacja SNES-a, nic innego. Tutaj mierzę nieco wyżej. PSX jest absolutnym minimum. Warto zaznaczyć, że prawie na pewno na urządzeniu, które miałoby sobie poradzić z PSX-em, działać będą też gry z N64, ale z takiego Saturna już niekoniecznie. Górną granicą będzie PS2. Tak, wiem, że to się nie uda, ale ustawianie sobie poprzeczki wyżej to ogólnie dobra praktyka. Systemem, na którym będziemy testować emulatory, będzie Batocera. Ten kombajn przypadł mi najbardziej do gustu, ale Recalbox spisuje się tak samo, więc jeśli estetyka tego drugiego bardziej Wam odpowiada, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby go sobie zainstalować. Emulatory i tak będą te same. Wybór Batocery niesie ze sobą jeden istotny wymóg sprzętowy, czyli magazyn na dane musi mieć minimum 8 GB. W kwestii RAMu 2 GB to minimum i od razu zaznaczam, że 4 GB jest zbędne. Jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy wziąć pod uwagę. Jako iż chcemy odpalić emulator PS2, to procesor musi obsługiwać instrukcję SSR 4.1. Nie jest to chyba żaden spoiler, więc powiem to już teraz. Terminale z metką cenową do około 100 zł nie pozwolą na płynną emulację gier z PlayStation 2. EA Sports. It's in the game. Kwestia emulacji PS2 na tych starych terminalach służy mi jedynie jako przykład, że się nie da. I jako punkt odniesienia w innych materiałach, które zrobię w przyszłości. Postanowiłem jednak wykorzystać jeden terminal, który nie spełnia tego wymogu, bo skoro emulacja PS2 i tak na tych terminalach nie przejdzie, to być może kogoś zadowoli wydajność tego, który nawet nie odpali emulatora PCSX2. Jeszcze słowo odnośnie procedury instalacyjnej. Jest ona tak prosta, że ja poświęcę na nią tylko jeden akapit. Pobieramy obraz ze strony widocznej na ekranie. Następnie pobieramy program do nagrywania obrazów, np. widoczny Balena Ether. Wskazujemy obraz i dysk docelowy, klikamy flash i gotowe. Ot, cała procedura. Widziałem, że ludzie są w stanie rozciągnąć taki poradnik na 10-minutowy klip na YouTube, więc jeśli potrzebujecie zobaczyć to w zwolnionym tempie, to bez problemu znajdziecie setki poradników z instalacją, a później z konfiguracją. To drugie może być przydatne. Podczas instalacji korzystałem z takiego oto zestawu adapterów,
a najwięcej problemów miałem z adapterem z MSATA do USB. Chwilę po wyjęciu z opakowania odpadła od niego jedna część. Przylutowałem i prewencyjnie utopiłem w ciepłym kleju. Działa. Warto też wspomnieć o cenach tych adapterów. Ten z MSATA do USB kosztuje 33 zł. M2 SATA do USB to wydatek rzędu 40 zł, ale istnieje też wariant tańszy w obudowie dysku SSD. W jednym przypadku pomocny będzie taki adapter, koszt to jakieś 18 zł. Zaczynamy od Dell Wise DX0D. Miałem już okazję pokazać, że ten model radzi sobie z emulacją SNES-a i jako iż jest on zwykle dobrze wyceniany, to postanowiłem przypomnieć o jego istnieniu. Seria DX0D ma kilka różnych modeli, ten mój o oznaczeniu D10D cechuje się procesorem AMD T48E, czyli dwa rdzenie i częstotliwość 1,4 GHz. Jest to najstarszy procesor, z jakim będziemy mieli tutaj do czynienia. Do sprzedaży trafił w 2012 roku. Grafiką w Dellu jest Integra HD6250. Zwykle model ten jest rozprowadzany z SATowym modułem DOM o pojemności 2 GB i RAMem w takiej samej ilości. Typ pamięci to DDR3-1066. Największym plusem tego modelu jest kwestia dyskowa. Mamy tutaj zwykły konektor SATA razem ze złączem zasilania. Dodając do tego fakt, że mamy tutaj sporo miejsca w obudowie, to od razu nasuwa się pomysł, aby wsadzić do środka dysk 2,5 cala i po problemie. Ja osadziłem w środku jakiegoś SSD-ka o pojemności 120 GB. Dobrym pomysłem będzie nabycie takiego zintegrowanego kabelka SATA z zasilaniem, koszt jakieś 10 zł. Wise DX0D jest najtańszą z zaprezentowanych opcji. Gotowy do pracy terminal można mieć już za 53 zł. Dodam jeszcze, że z trzech terminali, jakie tutaj zaprezentuję, ten model posiada najmniej portów USB, jedynie 4 i nie posiada portów USB 3.0. Kandydatem numer 2 jest HP T520. Popularny model, bez problemu nabyłem egzemplarz kompletny z zasilaczem za 119 zł. Procesor, jaki tutaj mamy, to dwurdzeniowy AMD GX212JC. Częstotliwość 1,2 GHz, Turbo 1.4, procesor jest 64-bitowy i posiada 1 MB pamięci cache drugiego poziomu. AMD-mowskie TDP tego modelu to zaledwie 6 W. Jest to najnowszy procesor, jaki pojawi się w tym materiale. Jego produkcja rozpoczęła się w 2014 roku. W HP osadzono 4 GB pamięci RAM w jednej kostce, typ DDR3L, częstotliwość 1333 MHz. Ilość można wymaksować do 8 giga, ale nie będzie nam to potrzebne. Właściwie to wystarczyłyby nam 2 GB. W kwestii dyskowej mamy kilka opcji. Na start dysk SSD M2, z którym prawdopodobnie kupicie urządzenie. Problem tego rozwiązania jest taki, że ten dysk jest zwykle małej pojemności, 8 albo 16 giga. Ja mam ten drugi wariant. Dobrą wiadomością jest to, że dysk SSD M2 o pojemności 120 giga można mieć za takie same pieniądze jak dysk SSD SATowy, czyli za około 70 zł powinno dać się kupić nowy. Należy jednak mieć na uwadze, że jest to złącze na dyski M2 SATA, nie M2 PCI Express. Jeszcze w kwestii rozmiarów takiego dysku, otóż zmieści się tutaj nawet wariant 2280, ale konieczne będzie przeniesienie głośnika i kombinowanie z mocowaniem dysku, może na ciepły klej albo na trytkę. Można też zostać przy opcji takiej, jaka była, czyli na przykład 16 GB i jako magazyn użyć pendrive'a. Z tyłu mamy aż 4 porty USB, a z przodu kolejne 2. Dodam jeszcze, że sprzedawca, u którego kupowałem terminal, oferował też wariant z już rozbudowanym dyskiem do 120 GB za 199 zł, co jest całkiem uczciwą ofertą. 120 GB powinno zaspokoić potrzeby fana gier ze starszych konsol. Ja postanowiłem zainstalować system na dysku, który był w zestawie, a jako magazyn danych posłuży mi pendrive. Niestety, tylko te porty na froncie są typu USB 3.0. W terminalu możemy też osadzić kartę Wi-Fi. Znalazłem informację, że modele, które widzicie na ekranie, są sprawdzone z tym hapekiem i działają dobrze. Jednak zanim rzucicie się na te moduły, pamiętajcie o antenie. Nasz kandydat numer 3 to Fujitsu, już nie Siemens, Futro S720. Model, który na dzień dobry określiłbym mianem dziwno-fajny. Dziwny, bo konstrukcja jest zamknięta w za dużej obudowie. Ten śledź wygląda kusząco, ale akurat ten model nie posiada wlutowanego złącza do podpięcia Razera na płycie, więc nie rozbudujemy tego terminala o na przykład kartę graficzną. Jednocześnie jest fajny, bo posiada standardowy konektor SATA. Zgadnijcie, gdzie on się znajduje. Okej, specjalnie tak ustawiłem kadr, aby nie było go widać. Teraz jest na widoku.
Może zatem ten większy rozmiar nie jest takim złym pomysłem. To tutaj można umieścić dysk, a 5V można pożyczyć z tych konektorów USB. Nie udało mi się znaleźć śledziowych samek na dysk w niskim profilu, te w wysokim są łatwo dostępne, ale zawsze można przymocować dysk trytkami, jest tutaj wiele stosownych otworów. Inna opcja to wspomniane konektory na USB, które są na płycie. Z pomocą przelotek albo po chwili z lutownicą można sobie zapewnić tą drogą opcję dyskową. Standardem w kwestii magazynu danych jest tutaj moduł dyskowy pod interfejs mSATA. Mój model, który przypomnę kosztował 62 zł, był dostarczany z dyskiem 2 GB. To oczywiście mało, ale na system wystarczy. Na system nie wystarczy, bo potrzebne będzie 8 GB, a zalecane jest 16. Czyli musimy albo powiększyć dysk mSATowy, albo iść inną drogą. Tak sobie myślę, że skoro tych dysków zmieści się tutaj więcej, fizycznie wejdą 4, to może być z tego fajny bieda nas. Może kiedyś zrobię o tym film. Przy okazji wspomnę, że jest jeszcze możliwość nabycia takiej przelotki. Dla sportu zainstalowałem dysk mSATowy o pojemności 128 GB, który kosztował mnie 60 zł. Droga SATowa może być lepszym pomysłem, bo wtedy możliwe będzie podpięcie pojemniejszego dysku talerzowego. Nowy dysk 2,5 cala o pojemności 1 TB to wydatek rzędu 150 zł. Czym jeszcze cechuje się terminal? Zastosowany tutaj procesor to AMD GX217GA, który ujrzał światło dzienne w 2013 roku. Tak jak pozostałe procesory, które już zostały przytoczone, mamy tutaj dwa rdzenie, dwa wątki i 1 MB pamięci cache drugiego poziomu. Częstotliwość to 1650 MHz. Za generowanie obrazu odpowiada tutaj układ zintegrowany HD8280E. Podsumujmy to jakoś. Tak prezentują się terminale poukładane od najstarszego do najnowszego, plus ceny rozwiązania dyskowego. Zanim Batocera znalazła się na terminalach, zainstalowałem na wszystkich trzech Windowsa 10. Jeśli się ktoś zastanawiał, to mogą potwierdzić, na wszystkich zaprezentowanych sprzętach jest to możliwe. Przechodzimy do benchmarków. W teście Cinebench R15 wielorodzeniowym procesor zastosowany w Dellu uzyskał 43 punkty, w teście jednorodzeniowym 22 punkty. CPU zastosowany w HP wycisnął 53 punkty w teście wielorodzeniowym i 29 punktów w teście pojedynczego rdzenia. 57 punktów w teście wielorodzeniowym pokazał procesor zastosowany Fujitsu. W single core mamy 33 punkty. A tak prezentują się wyniki terminali w teście 3D Mark 11. To P mówi nam, że przeprowadzany był test performance. W teście 3D Mark Vantage Dell zdobył 496 punktów, HP aż 1099, a Fujitsu zaskakujące 1327 punktów. Przeprowadziłem jeszcze test Unreal Valley. Wyniki prezentują się tak. Wszystkie testy przeprowadziłem przy 1 GB na grafice. Z moich testów wyszło, że różnica w punktach pomiędzy 512 MB na Integrze a 1 GB daje marginalną różnicę punktów. Na ekranie widzicie wyniki z HP. Tak wygląda podsumowanie benchmarków. Zerknijmy jeszcze na odczyty z wattomierza. Najmniej łakomy jest HP. W szczycie pokazywał 11 W. Fujitsu uplasował się na drugim miejscu, podczas obciążenia pokazywał niecałe 16 W. Najwyższy odczyt zanotowałem przy Dellu, 21 W. Ale nie zapominajmy, że tutaj dyskiem jest zwykły SSD. Zanim przejdziemy do testów, szybki rzut okiem na tytuły, które będziemy sprawdzać. Nie ma wątpliwości, że gry NES-owe będą działać tutaj dobrze, ale dla spokoju ducha sprawdzimy jeden tytuł, Snake's Revenge. Na gołego SNES-a sprawdzimy Super Mario World, Super R-Type oraz FIFA 97. Sprawdzimy też dwa tytuły na podrasowane Super Nintendo, czyli takie gry, które wykorzystują chip Super FX. Do testów wybrałem Stunt Race FX oraz Starwing, znany też pod nazwą Star Fox. Darowałem sobie testowanie gier na podstawowego Mega Drive'a i sprawdziłem tylko jeden tytuł na dopaloną wersję konsoli, czyli Sega 32X. Tym tytułem jest Doom. Jeśli ta gra będzie działać płynnie, to można założyć, że sprzęt nie będzie miał problemów z emulacją innych gier na gołą konsolę. Emulację Atari Jaguara sprawdzimy również na Doomie.
Gry testowe na pierwsze PlayStation to Krok, Soviet Strike oraz Gran Turismo 2. Ech, Gran Turismo. Wyobraźcie sobie dzieciaka, który zaczynał przygodę ze ścigałkami od Pole Position na Atari 2600, potem nie dowierzał, jak ładnie wygląda Pit Stop 2 na C64, kilka lat później zbierał szczękę z podłogi po partyjce w Lotusa na Amidze 500, a jeszcze jakiś czas później zobaczył Gran Turismo na PSX-a. To był prawdziwy szok. Tutaj jednak będziemy testować część drugą, jeszcze ładniejszą. Na emulowanym Saturnie spróbujemy odpalić Quake'a, Sega Touring Car Championship oraz Spot Goes to Hollywood. Dodam jako ciekawostkę, że bohaterem tej gry, jak podpowiada tytuł, jest Spot, czyli kropka, plamka czy punkcik. Ten minimalistyczny bohater jest w zasadzie maskotką firmy 7up, a seria gier ze Spotem to po prostu całkiem nieźle zrealizowana akcja marketingowa. Na Nintendo 64 sprawdzimy 5 tytułów: F1 World Grand Prix, Quake 2, Star Wars Episode 1 Racer, Super Mario 64 oraz Turok 2. Testowanie emulacji PSP przeprowadzimy na grach Warhammer 40 000 Squad Command, Puzzle Quest, Tekken Dark Resurrection oraz Burnout Legends. Na handheldzie Nintendo DS sprawdzimy Resident Evil Deadly Silence, The Legend of Zelda Phantom Hourglass oraz New Super Mario Bros. Sprawdzimy też, jak działają gry na konsole Dreamcast, konkretnie Sonic Adventure, Crazy Taxi oraz Shenmue. Na GameCube sprawdzimy tylko jeden tytuł, Spyro A Hero's Tale. Tak jak wspomniałem, sprawdzimy też, jak działa emulacja PS2 i sprawdzimy to, odpalając najlepszą grę, jaka ukazała się na tę udaną konsolę, czyli Tiger Woods PGA Tour 2004. Myślę, że taki przekrój konsol i gier odpowie Wam na pytanie, czy emulacja sprzętu, którego ja nie testowałem, będzie tutaj działać dobrze. Podpowiem, że z emulacją Amigi 500 nie ma tutaj problemu. Muszę jeszcze wspomnieć o kwestii liczenia klatek. We wszystkich gameplayach będziecie mogli zobaczyć, ile tych klatek było, jednak w wielu przypadkach nie należy brać tych klatek na serio. Służą one bardziej do pokazania, jaka jest różnica pomiędzy terminalami, a nie do zobrazowania, ile gra faktycznie wyświetla klatek. Nie chcę się wgłębiać w ten temat, bo zaraz sami to zobaczycie, więc powiem tylko tyle, że emulatory często dublują ilość maksymalnych klatek dla konsol, które kiedyś miały ich maksymalną liczbę na poziomie 25 czy 30. Na przykład PSX czy Saturn. Jeśli więc taka gra pokazuje tutaj, że ma 24 klatki, to tak naprawdę ma ich 12. Sprawa jest bardziej skomplikowana, bo były gry na obie wspomniane konsole, które działały nawet w trybie 60 fps. Do tego czasami taki tryb był ukryty. Na przykład w pierwszym Kolinie trzeba było wpisać specjalny kod jako swoje imię i po takim zabiegu w wybranych trybach rozgrywki, na przykład Time Trial, można było grać z większą ilością klatek. Najlepiej kwestię pokazywania użytkownikowi prędkości działania gry rozwiązuje emulator Nintendo 64 o nazwie Mupen 64+, który nie wyświetla klatek, a po prostu pokazuje procentowo, jak szybko działa emulacja. Dlatego nie sugerujcie się pozornie wysokim wynikiem klatkowym. W większości sytuacji sami ocenicie bez problemu, czy gra jest płynna, czy nie. Aha, jeszcze małe wyjaśnienie, dlaczego niektóre nagrania są trochę ciemne. To zasługa mojego grabera. Na ekranie, do którego podpięte są sprzęty, kolory i jasność są w normie. Zaczynamy od NES-owego tytułu, czyli Snake's Revenge. Nie będę tego przeciągał, niespodzianki nie ma. Oczywiście na każdym sprzęcie emulacja jest płynna. Przechodzimy do Super Nintendo i ponownie nie będę tego przeciągał. Wszystkie trzy terminale radzą sobie z emulacją SNES-a perfekcyjnie. Zarówno w niedopalonych grach, czyli Super Mario World, Super R-Type czy FIFA 97, jak i tych, które sięgają po dodatkową moc układu Super FX, czyli Star Fox i Stunt Race FX. Jeśli zatem waszym celem jest emulacja NES-a i SNES-a, to każdy z zaprezentowanych terminali będzie dobrym wyborem. Sprawdźmy zatem, jak terminale poradzą sobie z udawaniem wzmocnionego Mega Drive'a. Tytułem testowym będzie Doom, który wymaga do działania przystawki Sega 32X. Najprościej myśleć o tym jako chipie Super FX w SNES-ie. Jeśli więc Doom będzie tutaj grywalny, to te gry, które nie wymagają przystawki Segi, też w zdecydowanej większości będą tutaj śmigały. Jak widzicie, Doom działa bardzo dobrze na wszystkich terminalach. Pora na łyżkę dziegciu. A będzie nią emulacja Atari Jaguara, czyli konsoli, która reklamowana była jako 64-bitowa, ale tak naprawdę to była co najwyżej hybrydą. Tytułem testowym ponownie będzie Doom. To dobry tytuł na test, bo przy okazji będę mógł o czymś wspomnieć.
Otóż jeśli odpalicie Dooma, to gra będzie wyglądała tak. Czyli obraz z rozgrywką będzie się wyświetlał jedynie na połowie ekranu. Rozwiązanie jest proste, wystarczy przejść do opcji i uaktywnić tak zwanego Doom Res Hacka i voila, Doom grywalny na całym ekranie, choć określenie grywalny jest mocno przesadzone. Doom na Dellu nie jest wcale grywalny, to samo na Fujitsu oraz na HP-ku. Ten ostatni poradził sobie z grą najgorzej, więc emulacja Jaguara na zaprezentowanych terminalach odpada. Przechodzimy do chyba najistotniejszego testu, czyli emulacji PSX-a. Na Dellu krok pokazywał przez większą część rozgrywki 50 kilka klatek. Nigdy nie było to więcej niż 55, a sporadycznie licznik pokazywał nawet górne 40. Fujitsu radzi sobie z krokiem najlepiej, niemal cały czas wyświetlając grę z maksymalnymi klatkami. W HP klatki liczymy od 55 i często dobijamy do maksimum. Gran Turismo 2 również działa najlepiej na sprzęcie Fujitsu, widzimy prawie cały czas maksymalną liczbę klatek, w dołku minus jedna klatka. Choć HP nigdy nie dobił do pełnych 50 klatek, to ogólnie wypadł bardzo dobrze. Najniższy odczyt to 45 klatek i często widzimy więcej. Dell wypadł bardzo podobnie jak HP, jednak na oko o jedną klatkę gorzej. Sovet Strike na wszystkich terminalach wypadł tak samo dobrze, nawet Dell, z którego gameplay widzicie na ekranie, nie miał problemu z utrzymaniem maksymalnej liczby klatek. Podsumujmy to jakoś. Wszystkie trzy terminale radzą sobie z emulacją PSX-a. Dell wypada najgorzej, ale akceptowalnie. Najlepiej Fujitsu, a HP jest po środku. Przeskakujemy do Sega Saturn, a na start Quake. Na Dellu widzimy slideshow. Licznik pokazuje zwykle 18 klatek z groszem, czyli w rzeczywistości jest ich dwa razy mniej. Na HP również slideshow, ale odrobinę płynniejszy niż na Dellu. Tak o jedną, dwie klatki. Czy Fujitsu poradzi sobie z Quake'em? Niestety nie. Choć gra działa tutaj szybciej, to o płynności nie ma mowy. Jeśli jednak myślicie, że ta gra po prostu nie działa zbyt szybko nawet na konsoli, to oto kawałek gameplaya przechwycony z Saturna. Zgoda, gra nie działa specjalnie szybko, ale jest to o wiele płynniejsza rozgrywka niż na testowanych terminalach. Idziemy dalej. W Sega Touring Car Championship na Dellu sobie nie pogramy. Licznik pokazuje zwykle 17-18 klatek. Przy okazji tej gry chciałem wspomnieć o wygładzaniu. Gameplay, który widzicie, został nagrany z włączoną opcją wygładzania. Nie jest to preferowany przeze mnie sposób oglądania starych gier, ale wiadomo, gusta, guściki. Warto jednak wiedzieć, że w Batocera ta opcja jest domyślnie włączona. Jeśli nie lubicie takiego rozmazanego obrazu, to musicie zmienić stosowną opcję, ale robi się to tylko raz. Dla przykładu tak wygląda omawiany tytuł bez wygładzania odpalony na HP-ku. Dodam jeszcze, że ta opcja nie ma wpływu na ilość klatek. Jak widzicie, na tym terminalu możemy liczyć na odrobinę klatek więcej, ale to i tak za mało, aby mówić o płynności. Kolejny raz najlepiej wypada Fujitsu, ale niestety tutaj również nie możemy mówić o płynnej rozgrywce. Sprawdźmy zatem mniej wymagający tytuł, czyli Spot Goes to Hollywood. Cóż, najwyraźniej ta dwuwymiarowa gra też jest zbyt dużym wyzwaniem dla wybranych terminali i ponownie najgorzej wypada Dell, na drugim miejscu sprzęt HP, a najlepiej poradził sobie Fujitsu. Powoli na prowadzenie wysuwa się terminal Fujitsu. Poradził sobie zdecydowanie najlepiej z grami na Sega Saturn, tylko co z tego, skoro i tak żadna gra nie jest na nim grywalna. Najgorzej Saturnem radził sobie Dell, a HP ponownie po środku. Przechodzimy do Nintendo 64. Tutaj emulator nie wyświetla nam klatek, ale podaje, w ilu procentach emulacja działa tak jak na oryginalnym sprzęcie. F1 World Grand Prix na Dellu jest całkiem grywalny, uzyskujemy zwykle 75% w górę. Na HP-ku dołek to 85% i bardzo często widzimy 90 kilka procent. Fujitsu wypada najlepiej, w dołku mamy 90 i bardzo często dobijamy do 100%. Kolejny tytuł to Quake 2. Jest takie miejsce w testowanej mapie, gdzie niezależnie od ogólnego wyniku procentowego, wszystkie sprzęty drastycznie gubiły klatki. Mowa o tym pokoju z tymi rurami. Ta lokacja posłuży mi do oszacowania, który terminal radzi sobie z grą najlepiej. Rozgrywkę z Della już widzieliście. W dołku 7%. HP wypada lepiej, bo w dołku pokazał 14%. I chyba już bez niespodzianki, najlepiej poradził sobie Fujitsu, w dołku 16% i ma też lepszy wynik w pozostałych miejscach mapy. Star Wars Racer działa na Dellu tak, jakby miał wpisany jakiś cheat code. Gra po prostu działa w zwolnionym tempie, przez co jest banalnie prosta.
Może się to nawet komuś spodoba. Na HP-ku jest odrobinę płynniej. Emulacja też ma często coś w okolicy 50%, ale częściej niż na Dellu widzimy 60 z groszem. Na Fujitsu pokusiłbym się o stwierdzenie, że tytuł jest grywalny. W dołku sporadycznie 60% i często widzimy 70%, a nawet 80%. Turok 2 jest grywalny na wszystkich terminalach, najsłabiej wypadł na Dellu, gdzie momentami widzimy 60%, ale częściej jest więcej, a momentami nawet 100%. HP w konfrontacji z tym tytułem pokazał w dołku 70% i również często dobija do setki. Fujitsu wypada najlepiej w dołku 80%, a najczęściej widzimy przedział 90-100%. Ostatnim tytułem z Nintendo 64, który sprawdzimy, jest Super Mario 64. Jest to chyba najprostsza gra z Nintendo 64 do emulacji i widać to od razu. Gameplay, który widzicie, pochodzi z najsłabszego jak do tej pory terminala, czyli Della, i jak widać prawie cały czas mamy 100%. Na Fujitsu i HP widzimy to samo. Kolejna jakiegoś handhelda, zaczniemy od PSP i od lightowego tytułu Puzzle Quest. Wszystkie trzy urządzenia poradziły sobie z tym tytułem bez żadnych spowolnień, mamy więc stałe 60 klatek na wszystkich terminalach. Tekken Dark Resurrection jest oczywiście bardziej wymagającym tytułem, Dell pokazywał zwykle przedział 47-50 klatek i bardzo sporadycznie wychodził z tego przedziału, zarówno w górę jak i w dół. Na HP dołek to nawet 46 klatek, czyli gorzej niż w Dellu, ale, i to duże ale, takie spadki są bardzo rzadkie, a przez zdecydowanie większą część zabawy widzimy pełne 60 klatek. Fujitsu radzi sobie z tytułem prawie tak samo jak HP, jednak częściej widzimy tutaj maksymalną liczbę klatek. Z Warhammerem 40 000 Squad Command sytuacja jest ciekawa. Na Dellu, jak widzicie, klatki skaczą od 25 do 45. Jednak jako już jest to turowa gra strategiczna, to klatki nie są tutaj tak istotne. W dodatku znam tytuł dobrze i wiem, że nawet na PSP zdarzały się momenty, gdzie klatki nurkowały. Moim zdaniem ta konkretna gra z takim przedziałem klatkowym, jaki pokazuje Dell, jest grywalna, ale ocencie sami. Na terminalu od HP pogramy płynniej, klatki liczymy od około 30 i sporadycznie przebijemy pułap 50. Kolejny raz najlepszy okazał się Fujitsu, w parze z Warhammerem 40 000 mamy przedział 40-60 fpsów. Na koniec testów PSP tytuł, który z pewnością wielu z Was chciałoby tutaj pograć, czyli Burnout Legends. Na Dellu widzimy przedział 25-30 klatek, co istotne 30 w tej grze to max. HP wyświetlał grę niemal cały czas z maksymalnymi klatkami, sporadycznie spadając do 28. Fujitsu uzyskał taki sam wynik jak HP, czyli prawie cały czas 30 klatek i sporadycznie w dołku 28. Kolejna Dreamcasta. Wszystkie gry odpaliłem w trybie 50 Hz, choć jest to jedna z tych konsol, na której twórcy dawali graczom wybór 50 czy 60 Hz. Na start Sonic Adventure. Dell dzielnie walczy z tytułem, ale pokazywał zaledwie 20-24 klatki. Na HP minimalna poprawa, bo liczenie zaczynamy od 23 klatek i dobijamy do 25. Fujitsu kolejny raz najlepszy, 24-25 klatek. Shenmue na Dellu skakał z FPS-ami od 18 do 22. Jest to akceptowalny przedział, ale rewelacji nie ma. HP wypada kosmetycznie lepiej, widzimy przedział 19-24. A na Fujitsu standardowo najlepszy wynik od 20 klatek i czasami udaje się dobić do maksimum, czyli do 25. Crazy Taxi działa już w trybie PAL przy 50 klatkach, ale na Dellu takiego wyniku nie zobaczymy. Możemy liczyć na przedział 20-35 klatek. HP wypada o wiele lepiej, od 33 klatek do nawet sporadycznie 50. Przedział 41-50 klatek pokazuje w Crazy Taxi terminal Fujitsu, czyli kolejny raz najlepszy wynik. To teraz sprawdzimy, jak działa, albo raczej jak nie działa, emulacja drugiego PlayStation. Po lewej stronie widzicie wyniki z HP, po prawej z Fujitsu. Niespodzianki nie ma, Fujitsu wygrywa, ale jest to słodko-kwaśne zwycięstwo, bo gra i tak jest niegrywalna. Dell jest tym terminalem, który nie odpali emulatora PCSX2, bo zastosowany tutaj procesor nie ma instrukcji SSE 4.1. Kolejną kieszonsolkę, tym razem będzie to Nintendo DS. Resident na Dellu działa bardzo wolno, licznik z klatkami pokazuje od 24, czyli tak naprawdę od 12, do... cóż, nigdy nie zobaczyłem trójki z przodu. Na HP-ku przebijamy 30, ale żadna to pociecha, bo gra działa po prostu za wolno.
Na Fujitsu też nie pogramy komfortowo w ten tytuł. Zwykle gra pokazuje 34-37 klatek. Idziemy dalej. New Super Mario Bros. Na Dellu gra niegrywalna. Działa jakby w trybie slow-mo. Przeważnie w przedziale 27-33 klatki. Na HP gra działa z prędkością 34-40 klatek, czyli już prawie grywalnie, a na Fujitsu możemy mówić o sukcesie, bo te 40-50 klatek można uznać za nadające się do zabawy. Na koniec Zelda Phantom Hourglass. Tytuł, który dodałem do testów z czystej ciekawości, bo nie wiem jak ktoś może grać w ten szlagier bez stylusa. Szczęśliwie posiadacze Della nie muszą się tym przejmować, bo gra nie działa tutaj płynnie. Na terminalu HP to samo, choć mamy o te kilka klatek więcej i niestety na Fujitsu też bez rewelacji. Została nam już tylko jedna konsola, GameCube. Wyniki gry Spyro A Hero's Tale są dość zaskakujące, ale od razu zdradzę, na żadnym terminalu w gry z GameCube'a nie pogramy. Na najsłabszym Dellu gra prezentuje się tak jak widzicie. Na mocniejszym HP-ku jest lepiej, ale cały czas gra wygląda jakby działała w zwolnionym tempie. Natomiast na najmocniejszym z zaprezentowanych terminali, czyli na Fujitsu, gra działa tak. Czyli wypada gorzej niż na Dellu. Ot taka ciekawostka. Z trzech terminali, które zaprezentowałem, jeden wyraźnie wychodzi przed szereg. Fujitsu Futro S720. Na drugim miejscu uplasował się HP T520, a na końcu mamy Della Wise DX0D. Za Fujitsu, oprócz niezłej wydajności, przemawiają jeszcze dwie rzeczy. Cena, bo urządzenie z zasilaczem kosztowało mnie zaledwie 62 zł, oraz wiele opcji dyskowych. Jeśli jednak celujecie w emulację SNES-a, to nie jest istotne, który z tych modeli wybierzecie, bo każdy sobie radził świetnie z emulacją tej udanej konsoli Nintendo. Emulacja PS2 nie jest możliwa na tak tanich terminalach i szczerze mówiąc, aby myśleć o płynnym framerate przy emulacji drugiego PlayStation, trzeba liczyć się z wydaniem dość sporej kwoty. Szybko więc okaże się, że najlepszym sposobem, aby pograć w gry z PS2, jest kupno PS2. Oto najbardziej wypasiony wariant na granie w gry z PlayStation 2. W skład takiego zestawu wchodzi konsola w wersji FAT, adapter sieciowy, a właściwie dyskowo-sieciowy, karta pamięci z wgranym oprogramowaniem FreeMac Boot, pad, a w środku dysk twardy. Znalazłem ofertę na podobny zestaw za 400 zł. A samo PS2 bez network adaptera w wersji Slim może być wasze za 179 zł. Jeśli zapragniecie wycisnąć z takiego zestawu więcej, to możecie pokusić się o jakiś upscaler i specjalny kabel. Ale to taki trochę overkill. Sam FrameMeister potrafi kosztować o wiele za dużo niż jest warty. Urządzenie broni się jednak rezultatami. Tak wygląda Black na PS2 przepuszczony przez FrameMeistera. Prawie PS3. No może wczesne PS3. Bierzcie też pod uwagę, że oferty na PS2 mają zwykle wliczoną cenę pada. Kupując terminal, pada musicie dokupić oddzielnie. Chyba że macie już jakiegoś. Trudno mi polecić jakiś tani pad, bo nie mam w zwyczaju z takowych korzystać. Zwykle bawię się padem od PS3 albo od Xboxa 360, ewentualnie Steam kontrolerem. Jeśli jednak znacie jakiś sprawdzony tani zamiennik tych droższych padów, najlepiej bezprzewodowy, to dajcie znać w komentarzu. Decydując się na cienkiego klienta, pamiętajcie też o specjalnym kablu DisplayPort do HDMI albo przelotce. Z finansowego punktu widzenia terminal może nie być najlepszą opcją, zwłaszcza jeśli chcecie emulować bardziej wymagające systemy. Może zatem dobrym pomysłem byłby na przykład taki oto malutki PC. W tym konkretnym przypadku jest to moje stare HTPC zbudowane na bazie dwurdzeniowego Atoma. A w roli karty graficznej mógłby posłużyć na przykład taki GTX 745, którego dostałem od widza o pseudonimie Juraszka. Przy okazji, dzięki wielkie, karta przyda się w wielu projektach i nieraz pojawi się na tym kanale. Czy taki PC-cik będzie dobrym zamiennikiem terminala? Niestety nie, ale opowiem o tym innym razem, bo ten materiał zrobił się już trochę za długi. Pokażę wam jedynie wyniki z dwóch tytułów, Sega Touring Car Championship, jak widać cały czas gubi klatki i to samo można powiedzieć o Spyro. Problemem tego zestawu jest procesor, ale zbadamy to szerzej innym razem.
Jest jeszcze jedna kwestia, której warto się przyjrzeć, a mianowicie system operacyjny. Jako iż u nas jest to Linux, to emulatory korzystają domyślnie z API OpenGL. Pod DX11 wyniki mogą być już inne, ale zbadanie tego zagadnienia również zostawiam sobie na następną okazję. Mały teaser, oto jak działa Sega Touring Car Championship na terminalu Fujitsu pod W10 z API DX11. Czyli rewelacji nie ma, ba, jest nawet gorzej, ale szerzej o tym innym razem. W tym miejscu się z Wami żegnam, dzięki za uwagę, cześć!